Żałuję, że nie może dzisiaj być z nami z powodu choroby, ale jest pan Bartosz Kawiński, zastępcy... Tak, idzie na to. Pierwszym gościem pałacu kawalera w Szurklańcu. Prawdopodobnie.
zapisane. Zbliżamy się do okresu już 20-lecia międzywojennego, czyli do momentu, kiedy Górny Śląsk zaczął płonąć. Wybuchają powstania, jest przewidzy Górno Śląski, powstała odrodzona Polska i wiadomo, że na Polsce, bo trzeba pamiętać, że razem Śląsku zamykać. Co ważne, proszę Państwa, to główny Czesław Mielecki. A uśmiech nie widać żołnierzy, bo w zasadzie powinno się ją saludować, ale my jesteśmy tam w ataku górskim. Szczęść Boże! Hej! I powstawione graniczny, w Starych Tartowicach przejęły Wincenty. Państwa Wojtkowski, biskup August Wrocław, ojciec Porfanko, przyjechali do Tarnowskiej Górki, tu zobaczyć, które skrzydły i pomocne przyjazdy do Tarnowskiej Górki. Właśnie tym akcentem kończy się ta część historyczna. Już nie koniec pochodu tarnogórskiego, to pochód tarnogórski Fundacja Miłośników Militarium, oni niedawno, proszę Państwa, taki człowiek, B55, popatrzcie na ten grunt. Dwa auta. 1 września 2024 roku. Zabili rekord Mileta, proszę Państwa. To było na obie, tak. Ale nie, absolutnie. To są tradycyjne tarnogórskie samochody. Nie tekają się, czy nie? To nie słyszysz powiedzą. No ludzie jeżdżą na autach i obudnicach. No jak to nie? Pierwsze to czerwone, drugie to czerwone. Zrobią hałas, zrobią larmo, a wy poradzicie zrobić larmo do nich? Głośniej, głośniej! Nie bądźcie trąby i przerywcie te armaty. No właśnie, do ciebie! No słuchajcie, teraz się nie słyszę. Jak ktoś nie chce tego słuchać, to jeszcze zdąży pitnąć. Albo na Noku, albo na Miasteczko, albo w kierunku Stachica uciekajcie. Idzie na to. Nie ma Noku. Mamy to leci. I wywaliło szansę. Mały test,
tu powinni uczestniczyć. Skupiać na nich przed chwilą. Szkoła podstawowa numer jeden. Szkoła podstawowa numer jeden w Tarnowskich Górach. Jaka dzielnica? Pnią, jest. Oczywiście, że Pnią. Widać to po nim. 40 roku powstania. Są dobre.